Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Jeśli się nie mylę, to jest jedyny moment w Ewangelii, kiedy mówi się o świadomości Jezusa. Ten temat świadomości Pana Boga wcielonego to jest temat bardzo ważny teologicznie i wielu teologów zastanawiało się, jak bardzo Jezus był świadomy swojej misji, jak bardzo był świadomy swojej boskości. Wreszcie, czy do tej świadomości musiał dochodzić, czy była mu od razu dana. Ja oczywiście nie spotykam się z Wami dziś po to, by rozważać te tematy teologiczne, które z pewnością dużo bardziej interesują studentów teologii, profesorów, teologów w ogóle, niż nas, osoby, które pragną czytać i słuchać Słowo Boże. A jednak ten moment, kiedy ewangelista mówi, że Jezus uświadomił sobie coś, jest ważny z naszego punktu widzenia. Dlatego, że Jezus uświadomił sobie właśnie jedną konkretną rzecz. Otóż to, że moc wychodzi od Niego. O żadnym innym fakcie co do świadomości Jezusa ewangeliści nas nie informują. Co może znaczyć, że ten konkretny fakt jest wyjątkowo ważny dla chrześcijanina, dla naśladowcy Jezusa. To przekonanie, że moc znowu nas opuściła. Wyszła z nas moc. Moc wyszła z Jezusa. On poczuł wyraźnie, że jest kanałem, przez który moc wycieka w kierunku ludzi. Że jest kimś, kto promieniuje mocą Bożą na ludzi. My czasami mamy takie momenty, co do naszej świadomości, że zastanawiamy się, czy ja naprawdę jestem wierzący, czy ja naprawdę mam relację z Bogiem, czy ja naprawdę chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. Tym bardziej, że uświadamiamy sobie to samo, co uświadamiał sobie Jezus, że moc nas opuszcza. I to może się wydawać przerażające, to może nas napełniać lękiem, kiedy człowiek traci moc, kiedy ta moc wypływa i człowiek czuje się jakby czegoś pozbawiony, jakby z czegoś ogołocony. Tymczasem widzimy wyraźnie, że Jezus całe życie oddawał moc, którą posiadał. Oddawał do tego stopnia, że gdy zawisnął na krzyżu, to już był całkowicie bezsilny. I może po to jest to nasze chrześcijaństwo, chrześcijaństwo oddawania siebie, oddawania swoich sił, oddawania swoich emocji, oddawania swojej energii, oddawania swoich zapasów, swoich żelaznych racji, ostatnich sił, które posiadamy, po to, żeby w końcu znaleźć się na krzyżu, bezsilnym, ale za to w ramionach Ojca. Tylko wtedy odzyskamy siły, gdy przytuli nas Bóg Ojciec. Do zobaczenia jutro.